Dzień dobry. Z kotkiem na kolankach. Tak? Dobrze. Dziś 13 maja 2024 rok. Godzina 11:49. Właściwie jest 50, prawie 12. I tak wygląda nasz kosmogram. Co jest najważniejsze? Dwada samca wodnika. Dwada samca wodnika otwiera przed nami nowe perspektywy, nowe działania. Rewolucja, ewolucja, obojętnie co, ale także intuicja i to wszystko, co jest najważniejsze, daje nam pewną swobodę istnienia, życia, działania, ale także i tego, co najbardziej chcemy, czyli tej duchowej strony, która jest nam tak szalenie potrzebna w tym wszystkim, do czego dążymy. Ale nasza transformacja też jest bardzo istotna i dlatego transformacja na dziś to przede wszystkim. Energia łączenia ze współczuciem to trudne, bo ta energia musi wyglądać troszeczkę inaczej, jakbyśmy chcieli. Energia daje nam zawsze możliwość odnalezienia siebie w przestrzeni, w tym, co jest dla nas najważniejsze, żebyśmy mogli przejść do przodu. Ale także i współczucie po to, żebyśmy byli wytrwali, wytrwali w swojej nadziei, w tej perspektywie, która przed nami jest tak szalenie istotna. A najważniejsze, co może być, to to, że za każdym razem potrzebujemy jakiegoś bodźca. Najważniejszą rzeczą jest to, że w przestrzeni i w naszej perspektywie wszystko zostaje gdzieś zapisane. I trzeba to odnaleźć. Trzeba to odnaleźć w naszych myślach, jak to wygląda. Po to, że nie można nic porzucić, ani zostawić w tej historii naszej. Jeżeli jesteśmy, to jesteśmy po to, żeby być, żeby funkcjonować na jakimś poziomie, na jakimś schemacie. Warto podjąć jakieś działanie w jakimś schemacie, w jakimś dążeniu do tego celu. Zrób to tylko po to, żeby zaistniało to dobro, które umieścisz w tej pracy, w tym, w tej rzeczywistości, w tym dziele, po to, by być takim jak Stwórca, być, stworzyć, bo jesteśmy na obraz i podobieństwo Jego. Czyli stworzyć jakieś dzieło, może twojego życia? Jeżeli tak, to dopomóż nam Bóg. Do zobaczenia.